Teresa Lipowska mocno o rodzinach, które nie spędzają razem świąt. Udała się z ważną misją do Skolimowa. Teresa Lipowska postanowiła zmienić swoje świąteczne zwyczaje i z okazji zbliżającej się Wielkanocy odwiedziła Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w podwarszawskim Skolimowie, gdzie odbyło się spotkanie z okazji zbliżających się świąt. Gwiazda wzięła udział w skromnym przyjęciu, które zorganizowano dla mieszkańców placówki. Wspólnie z nimi zjadła świąteczny żurek i jajka, złożyli też sobie życzenia. Wizyta miała dla niej wielkie znaczenie. Po wszystkim gwiazda zaapelowała do swoich fanów. Na temat domu seniora w Skolimowie mówi się od lat wiele, co nie dziwne, bo z każdym rokiem przybywa tam osamotnionych artystów, którzy potrzebują opieki i wsparcia. Dzięki pobytowi w placówce emerytowani artyści mogą dzielić z rówieśnikami końcówkę swojego życia. Niedawno znajomych z branży odwiedziła Teresa Lipowska. Gwiazda TVP podsumowała wizytę w dających do myślenia słowach i zaapelowała do swoich fanów. Teresa Lipowska świętuje Wielkanoc. Teresa Lipowska nie mogła przejść obojętnie wobec potrzeb kolegów w obliczu świąt wielkanocnych. Aktorka znana z serialu M jak Miłość postanowiła podarować trochę uśmiechu osobom starszym, które na co dzień przebywają w domach spokojnej starości. Gwiazda zasiadła z nimi do wspólnego posiłku, dzieląc się jajkiem i składając im najlepsze życzenia. Wspólnie z koleżankami i kolegami artystami zaintonowała też ludowe piosenki, które wykonali członkowie zespołu Pruszkowiacy. Wśród osób, które świętowały razem z Lipowską, nie zabrakło m.in. gwiazdy klanu Haliny Jabłonowskiej, piosenkarki Joanny Rawik czy tancerki Ryszardy Gozdowskiej. Teresa Lipowska apeluje do fanów. Teresa Lipowska mocno przeżyła całą wizytę i postanowiła zaapelować do swoich fanów, by zachęcić ich do pamiętania o osobach starszych, które mieszkają w domach opieki i o swoich własnych członkach rodziny. Wspomniała przy tym oczywiście o Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, który sama regularnie odwiedza, nie tylko od święta. Bardzo chętnie tu przyjeżdżam i podczas obiadu chętnie podzieliłam się jajeczkiem ze swoimi starszymi kolegami. Niestety już nie wszyscy, część odeszła, część jest chora. Mamy duży kontakt z tymi, co pozostali. Wspominamy razem cudowne rzeczy. Tak jak im, tak i Państwu składam najserdeczniejsze życzenia. Spokojnych, radosnych, rodzinnych świąt. Teraz te rodziny się bardzo rozpadają, jeden jedzie, przyp. Redaktor, na Seszele, a drugi na Karaiby, prawda? Kropka. Żeby to jajeczko było z dziećmi, wnukami i najbliższymi. Uśmiechajcie się. Przychodzi wiosna i będzie cudownie, przekazała na łamach Super Ekspresu Teresa Lipowska.